Aha, czemu nie odbierasz przedtem? Nie, teraz mu nie odpiszę. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Cywilizacji. Dzisiaj zajmujemy się... No, ciągle chciałem powiedzieć kolejnym odcinkiem, ale to już nie pasuje. Musimy coś na akceptację zrobić, bo jesteśmy mało akceptowywalni. Koloseum. Kasa i akceptacja, najważniejsze rzeczy. W każdym państwie, w każdym nie ma wyjątków. Trakcję kolejową musimy zrobić. A więc go go tutaj. W przyszłości będzie trakcja kolejowa. Tak. Tutaj jedziemy też z torami. Dobra. Już się bałem. Mam z nimi wojnę z Syjamem. Chingis Khan mam wojnę. Z Syjam też mam wojnę. Okej. To co, wyjeżdżamy? Czyś regroup? Regrupę, co? Bardziej regrupę. Dobra. Tych wyleczymy. Tak, tak, tak. Ci, co wy robicie? Dobra, zrobiliście pole, nieważne. Będziecie tutaj musieli iść. Wy. No kopalnie. A, tu jest nasz niszczyciel. O, Włosi, Italia. Roma. Roma. Dobra. Co jest jednostka piechoty? To myślę, że ją możemy posłać tutaj, żeby odkryli nowe miasto państwu Helsinki. Wciąż poznają Helsinki. Musiałem je kiedyś poznać. Nie poznają Helsinek. No cóż. Co wy? Wy tu, tak? Róbcie jakiś punkt handlowy czy whatever. Tutaj Chingis Chan, tak, tutaj mamy kopalnię żelaza, to też się przyda. Oj, przepraszam. Nagły atak miałem, tak. Atak, tak. Myślę, że spokojnie można się przesunąć i przygotować do ostrzału. Jep. Jeps, tak. Wszystko pójdzie? Nie, nie, ja nawet nie miałem zamiaru wszystkiego niszczyć. To jest myśliwiec, tak? Spokojnie. Wyniszczamy. Co się stało z Mongołami? Już pewnie widzieliście w poprzednim odcinku, że wszyscy ucierpieli. To potężnie ucierpieli, potężnie. Brak punktów ruchu. Ty też brak punktów? Nie, ty masz jeszcze jeden z dwóch ruchów. No to cóż, jedziemy. Tak, jedziemy. Podbijamy im kolejne miasto. Tym Mongołom. O Jezu, nie włączyłem stopera. Tak, już się rozpędziłem. Tak, się rozpędziłem. Stop and watch. Tak, o. Okej. I. A, tu miały być tory, oczywiście. Tu są tory. O, no to następna tura. Jeszcze. Nie, nic nie powiało. Fajnie. Radar za 4 tury. Będzie ciekawie, co jest. Napoleon ciągle się ze mną spiera. Jak śmiesz? Napoleon jest moim sojusznikiem, a Elżbieta jest w stosunku do mnie ostrożna. Dobrze, do Napoleona nic nie mam. Toczymy wojnę z tymi samymi przeciwnikami. Wszystko jest dobrze. Otwarte granice. Rozumiem, że chcecie przedostać się do Elki. To bardzo dobra oferta. Też jestem za. Z biegiem czasu każda cywilizacja nabiera coraz więcej wrogów. Tak samo będzie, podejrzewam, że z nami. Tutaj co? Tu jest Tartak. Czyli jest wszystko dobrze. Ojeju, ile tego tu jest? Ojeju, ojeju. To są tory, tak? Teraz tutaj tory. Wszędzie musi być. Ale drogę i tory w jednym to jest trochę już przejęcie. Dobra. Wjeżdżamy? Dobra, wjeżdżamy, co nam tam. Niszczyciel, przydałby się. Opłyniemy ziemię dookoła. Jest takie osiągnięcie, tylko nie wiem, czy na tym polega. Dobra, wy tutaj budujecie fort. To bardzo dobrze.
akurat się składa tak, że ja też bym sobie zbudował fort. I jak działa na artylerię, która i tak musi się uleczyć. Sydney. Co tu brakuje? The fuck? No dobra, nieważne. Tutaj. Nie wiem, ja powinienem drogi pousuwać z tych pól, bo będę miał takie koszty utrzymania, żeby, chyba że jedno na drugie się zamienia. To wtedy będzie dobrze. Musi powiać, tak, musi powiać. A to rzeczywiście zapomniałem o tym ruchu, szczerze mówiąc. Ja. To jeszcze ile tur buntu? Jeszcze 4 tury oporu. O, i tutaj to bardzo dobre miasta są. Niesamowite, że im podbiłem stolicę. O, ostrzelali mnie. A, no tak, zapomniałem. O, the fuck. Artyleria. Artyleria. Tu coś jedzie. Artyleria, tak samo. Pozdrawiam mamy, jestem sławny i chudy, za pieniążki z partnera kupi mi jacht. Pewnie tam jest napisane, tak? Pieniążki z partnera kupiłem mi jacht i 4 tupolewy prezydenckie. Oczywiście. Romek, pozdrawiam cię. Tupolewy prezydenckie. Tu 154M. Mogę mu nawet odpisać. Tu 154M. Tak? 154. Chyba tak. To miasto nam się powiększyło. Szlak handlowy został przerwany. Co się dzieje? Nagrywasz. Tak, nagrywam. Jeszcze udaję idiotę. Co to jest? A, to jest blokowane przez jednostkę i to dlatego jest szlak przerwany, tak? No dobra. Przystań. No, nie, już tam Romek się uspokój. Dobra, nie. Never mind. Tomboku. Ojoj, tu 40 punktów nauki, nie można to zmarnować, nie. Usuń drogę, tak. Są tory? Nie, bo mi jeszcze tory wypieprzy. Tory, dobra. Okej. Przechodzę do strzału, jeps. Hoho! Ale do pieprza. Co tu miałeś zrobić? Ale tutaj pole, oczywiście. Miasta nam się muszą... O! Cleveland! Otaczają nas 3 cywilizacje, szczerze mówiąc. Chciałem założyć tu miasto. No ktoś mnie uprzedził. Dobra, okrętujemy się i spieprzamy. Dobra, na razie możesz sobie poczekać. Jeszcze 2 pola. Tutaj jest Australia, podejrzewam. Okej. Już więcej nie mam po... O, marmor nam się powiększyło. W następnej turze... O Jezu, tylko jeden zadowolenie. Nie, tak nie będzie. Tutaj tory są. Tutaj... I dość jest, torów nie ma. Słyszałem, że naokoło będzie zapieprzał. Nic nie uszkodzili zupełnie. Czy oni mają dużo, dużo więcej tych miast? Czy tak tylko tyle? Aha, lepiej się wyokrętować i w 4 tury podbić miasto tak, w ten sposób. Okej. Już ja nie jestem taktykiem. Dobra, ja tutaj powinienem być taktykiem, a nie kto inny. Będą wyniszczać w takim tempie, mi to pasuje. Rok się zbliża. Znowu ten syjan pieprzony. Gdzieś tutaj, tak? Aha, tutaj. Jeszcze lepiej. No to lepiej, bo... Powinienem... Nie, no w tej turze jeszcze nie powinienem wyniszczyć. Ale tutaj jaki oddział artylerii. No proszę. Na najostrzejszych kijach, sile wojskowej. Tak, jestem najlepszy wielki inżynier w Mekce. Jestem pocieszony. Okej. Najpierw
Zróbmy to, co powinniśmy zrobić. Czyli zaatakować wszystkimi siłami. A nie tylko jedną czwartą. Wielki inżynier, to jest wielkim inżynierem. Gue, muszę zacząć jeszcze raz. A! Giulimeo Marconi. Szybsza produkcja, tak? Szybsza produkcja w mieście, tak? A to jak jest teraz 66 punktów produkcji, tak by tak użył. Teraz najechał na Mekkę 66 i nadal jest 66. Aha, no to gówno zrobiłem, za przeproszeniem, no. No zjadę całą. Tak. Umbisale. Tutaj został utworzony szlak, no to ponownie, to już wiadomo. Kumbisale musi się rozwijać, więc dokupimy to pole najlepsze. Krytobus barbarzyńców, znowu w tym samym miejscu. Teatr. O, teatr musi być. Teatr zdecydowanie być musi. Tutaj wieloryby są w ogóle. Ropa naftowa, tak? Popłyńmy. Śnieg. Ale są perły i ryby, więc... Więc jakby to ująć, no. Więc wysyłamy tam osadników. Zakup. Osadnicy. I osadnicy mają tutaj cel. Tak, 15 tur. Mam tą dupie ile tur. Macie tam dotrzeć. Tu są tory, tu też są tory. Tu są tory, są tory. Czyli gdzie tory? Tutaj by się przydały, ale... Dobra. Co to? Persja? Nie, to Persji nie atakuje. Co? Skądże? Fortyfikuj do uzdrowienia, tak? O, no dobra. Tutaj artyleria. Weźcie się, przesuńcie. Ja tylko robotnikami tutaj buduję drogi. Powinniście się cieszyć, a nie płakać. O, tu jest droga, tu są tory. Znakomicie rozplanowane, szczerze mówiąc. A naokoło, no najlepiej. A może i tymi drogami wyjdzie na szybciej. Będziemy mieli radar, bombowce w końcu. No i jest po wszystkich, no. Przynajmniej po Mongołach. Jak sobie jedne taki bombowiec. Na razie aluminium nie możemy. Tak teraz to sobie możecie prosić. Jeszcze, no chociaż dajcie coś w zamian za ten pokój. Bo ja wojną zmęczony nie jestem. Mogą mi rozwalić ten oddział. Sągaj potępia Mongolię. Czyli jednak. Tylko, że teraz to se możecie. Zawieraliście cały czas z nimi sojusz, trzymaliście. Aż tu nagle coś się stało. Mamy radar. Epoka współczesna wita. Tak, ja też witam epokę współczesną. A syjem. No, oni są popieprzeni, naprawdę. Haha. Haha, wykrętujmy się. Wy też się wykrętujcie. To co? Lecimy w chłodzenie. Trzeba wydobywać ropę. Okej, oj. Tylko niech te Indie spróbują najechać to miasto, a mają wojnę. Ja się mogłem cofnąć tą jednostką, źle zrobiłem. Bombowce w Mekce, tak? Nie, ja wolę Pentagon. Cud jak cud, do dupy trochę, ale... Bum.
Ale zdupcyłem. Zdecydowana wygrana, tak? Jep. Jeszcze nie po nich. No proszę. Sejam nie chce się poddać. Musiałem się wycofywać, tak szczerze mówiąc, no... Tak wyszło. Co oni w ogóle tutaj robią? Stają sobie kretyni. Nic nie rób w tej turze. Jeszcze tutaj, no proszę. A, wyleczcie się. Wy... Nic nie róbcie przez jedną turę. Bo myśliwce to nie są tak potrzebne. Okej. Tutaj tory. To ja mogę spokojnie... Nie, jeszcze się tu nie przedostanę, bo tu jeszcze torów nie ma. Oto tędy. Będzie biegła trakcja kolejowa. Zero zadowolenia. Zaraz praktycznie będzie niezadowolenie. Czego uniknąć chcę? Działa sobie stały cały czas tutaj, tak? Dobra, wy macie robotę. Wy, no co wy tutaj, Koloseum? Wszędzie trzeba na zadowolenie. Agra, Koloseum. Proszę tutaj. Chłodzenie. 8 tur. Ale mają w pierdol. Macie mi oddać to miasto. Nie, no Indie teraz mają przejebane. Nie ma tak. Macie mi oddać to miasto. Co za chamstwo. To było perfidne chamstwo. To co oni zrobili. Zmarnowałeś twój czas? Nie. Macie mi oddać miasto, które się nazywa jakoś na S. Tak, to miasto macie mi oddać. Co nie do przyjęcia. To jest moje miasto. To wypowiem wam wojnę zaraz. Zaraz was po prostu nalecę. Odbiję sobie to miasto. To miasto było moje. Tak, 10% baterii, rozumiem. Co ja mogę powiedzieć? Po prostu miałem przypieprzony i tyle. No, nie mam sił do takich bez mózgów. Czy da się w ogóle tam wpłynąć? Nie da się wpłynąć najprawdopodobniej. Dobrze, w takim bądź razie ja sobie odbiję to miasto. Może nie teraz. Ja sobie po prostu stanę tutaj i odbiję w swoim czasie. Perfidnie wjebali się po prostu do tego miasta. Ale tak nie będę sobie pozwalał. A wy dobijacie. Dziękuję. Tylko gdzie są moje osadnicy? O! Co tu jest? Ja muszę się przesunąć tą artylerią. Mam jeszcze czekać, tak? I czekacie. Nie są moje osadnicy, taka podstawowa rzecz.
Gdzie jest moja jednostka osadników, co miała wypływać tędy? Czy została zestrzelona? Czy ona gdzieś poszła? Jeszcze raz zakupię tych osadników, a nie wiem, gdzie oni są. Bo raczej dalej to nie płyną. Aniar. Teatr. Tak, zdecydowanie teatr. Akademia Wojskowa w Damaszku musi być. Przecież chyba było już. Motewa. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Na razie nie wjeżdżam do Songhaju, ale Indie mają mi oddać to miasto. Po prostu przerodzi to się w chorą wojnę. Czy tylko domyślam się, że nie chcą. Perfidnie najechali miasto, które atakowałem. Nie, no ja tego im nie zapomnę. Nigdy w życiu. Co to jest? Aha, dobra. Jeszcze nie udowodniłem. Tutaj jest jeszcze taki mały kawałek. Oni gdzieś płyną tędy, czy coś? Saniar, o cholera. To może oni gdzieś tu idą? No, oni powinni gdzieś iść w takim razie. To może gdzieś tutaj są? Idą, dokładnie, dobra. No, nieważne nawet. Co ja zrobiłem, gdzie ich posłałem? To będą dwa miasta. Tak. Fabryka tutaj. Stajnia. Czy są jakieś konie? Nie ma koni, więc... O, to nie generuje kosztów utrzymania. To ja na razie... Giełda? Okej. Tak, zawierają pokój, ale to miasto powinno być moje. To jest moje miasto i ja tego nie zapomnę. Nie ma takiej opcji nawet. Nie, no w ogóle co to ma być, no? To jest niesprawiedliwe i tyle, i tyle. Tak, ja sobie tutaj poprowadzę trakcję. Jep, trakcję. Dobra. Dlaczego to mi się ciągle wyświetla? Oni mają czuwać. Dobra. Wy się udajcie. Tu jest gdzieś. Australia. Właśnie, zaokrętujcie się, a wy na razie zostajcie. Nie, nie tutaj na pewno, bo tutaj Aumaata dzieli. Uśpi na razie przed miastem. Niech sobie siedzą. Aha, to miałem kupić, no tak. Wy. No tu, tutaj, oczywiście. Wieści z miasta państwa. Mam gdzieś te wieści. Może zaatakować wroga. Artyleria, okej. To jedziemy na normalnym, na otwartym terenie. Wy, no tutaj zostańcie. Tak, udowodniłem, że Ziemia jest okrągła. Perły, tu jest jakieś wybrzeże, to może być Australia. Dobra, na razie śpi. Ja tutaj się przysposobię do walki. I na razie chowajcie się do miasta, tak. Tak, okej. To pójdziesz tutaj gdzieś.
Mój malutki. A wy tutaj. O. I czuwaj. 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 Okej. Na terytorium to już widziałem. I będę się powoli z wami żegnał. Tak, muszę się pożegnać. Niestety też mi nie jest z tego powodu łatwo. Ale muszę. Trzymajcie się więc. Do usłyszenia.